Drodzy Państwo, dzisiaj człowiek niezwykły, dziennikarz, niedoszły scenograf, działacz społeczny, fantastyczny, przede wszystkim dobry człowiek. I nasz stały widz. I właśnie dlatego tutaj jest, ponieważ jest tutaj u nas bardzo częstym gościem. Moi drodzy, wyhaczyliśmy go prosto z naszej widowni. Przed Państwem Piotr Jacoń. Piotrze, byłeś kiedyś u nas na dachu? Nie, no właśnie jestem pierwszy raz i właściwie już uznaję wizytę za bardzo udaną, bo jest pięknie. No. A powiedz jako gdynianin, co wy w tej Gdyni tak macie z tą Gdynią, co wy w niej widzicie? Każdy gdynianin, jakiego spotkałyśmy, rozmawiałyśmy tak. O tym po prostu, tak. Jest jakimś totalnym, lokalnym patriotą i tak broni tej Gdyni. Dlaczego? Nie wiem, czy dobrze trafiłyście, bo ja... to nie jest tak, że ja zawsze bronię Gdyni. Znaczy ja bronię Gdyni na zewnątrz, bo jestem takim czuję się ambasadorem Gdyni, jak stąd wyjeżdżam. To tak, to mogę opowiadać wtedy o samych dobrych stronach mieszkania w Gdyni, bo jest ich mnóstwo. Z jakiegoś powodu jednak pracując w Warszawie od, Jezus, chyba 17 czy 18 lat. Tak, jednak zostałeś. Tak, myśmy tutaj zostali i przy czym argument zawsze mieliśmy bardzo prosty, a byliśmy zwłaszcza na początku regularnie pytani, ja byłem pytany w pracy, no to kiedy do Warszawy się przenosicie? Ja mówiłem, że się jakoś tak niespecjalnie mnie ciągnie, no ja mieszkam 300 metrów od plaży, no to gdzie ja w Warszawie znajdę coś, co będzie jakby odpowiednikiem tego? I wtedy się kończyła ta rozmowa, znaczy już nikt więcej tam nie dopytywał, no i tak zostało, ten argument ciągle działa, więc mój patriotyzm to jest to podwórko, tak? No to jest to wasze podwórko, ale mój patriotyzm to jest też muzyczny, którego jestem sąsiadem po prostu, więc to jakby też zobowiązuje do czegoś, żeby tutaj bywać. A oczywiście ja wcześniej psy jeszcze wyprowadziłem na plac na chwilę, żeby był spokój i wcześniej byłem w delikatesach po chleb i wpadłem do was. A potem idę na zebranie wspólnoty mieszkaniowej, także... Tak, słyszałam, bo tak się mówiło, jak jesteś odpowiedzialny, jak jesteś społecznie zaangażowany, nawet... Zrobiony to bardziej, ale okej. Okay, no. No wiesz, nie było chętnych, więc trafiłem do zarządu. No. Zgodziłeś. Tak, tak, ale nie, ja społecznie zaangażowany jestem, bo chociaż jak już gdzieś tam trafię tak społecznie, to no wiecie, ja kamienicę wyremontowałem jako zarząd, także podwórko mamy najładniejsze w okolicy, no to ja rzeczywiście, ja się, nie, to nie jest tak tylko tytularne, tylko rzeczywiście to jest robota. No. Masz się gospodarzem. Tak, ja zawsze byłem gospodarzem, klasy nawet byłem gospodarzem. No, tak, ale coś jest tu z Gdynią, bo mój mąż, który pochodzi z Gdyni, też Piotruś, też non-stop jeździ do Warszawy grać, jest muzykiem i absolutnie powiedział, że nigdy w życiu się stąd nie wyprowadzi. No tak, ale widzimy, bo nie powiedziałem o tym, bo powiedziałem o tych dobrych stronach, tak? O tym, co ja sprzedaję w Warszawie, natomiast tutaj to wiele rzeczy mnie wkurza. Strasznie, znaczy w ogóle mi się niestety wydaje, to się nie spodoba gdynianom, ale Gdynia staje się trochę zapyziałym też miastem. Znaczy, wiecie, jak ja sobie... Znaczy, inna rzecz, że to jest też trochę tak, że jak się gdzieś jest i ma taki związek emocjonalny z miejscem, to ma się też większe wymagania wobec tego miejsca. Więc jak ja jadę do Gdańska, to myślę sobie, ale tu się fajnie pozmieniało, no w ten Gdańsk, to rzeczywiście w ostatnich latach tak. Przy czym jak ktoś z Gdańska przyjeżdża do Gdyni, to mówi, wiecie, wy w Gdyni tutaj naprawdę tak rosną właśnie, te domy, tak wiecie... Się nie widzi tych zmian. Tak, tylko wiesz, widzę krzywy chodnik, czy tam ławki, które mi się nie podobają, a jakieś takie, no wiesz, no. Ale jednak chyba dużo się zmienia w Gdyni. Jak ja pamiętam, przyjechałam do Gdyni 3 lata temu. No, to jeszcze zupełnie inaczej ta Gdynia wyglądała. Chociaż zawsze mnie fascynowała jej taka przestrzenność. Znaczy wiesz, znaczy to jest tak, znaczy, no to jest podstawowy, nie odfruniemy stąd, nie? Nie odfruniemy, bo się nas nie zabije. Okej. Okay. Znaczy, żaden gość jeszcze nie odfrunął, czy ewentualnie ja mam szansę jako pierwszy odfrunąć. Tak. To wiesz, no to, że to jest tak blisko tego morza i takiego morza, tak? Znaczy, w tym sensie na przykład no, mieszkanie w Gdańsku tam, czy nie wiem, na Starówce, która jest miła. Mieszkałem przez rok na Starówce, to było nawet przyjemne, ale no, do morza to tam niekoniecznie, tak, a tutaj jest. Więc nie, no dobrze, mogę więcej nie narzekać na Gdynię przy was, no.
Okej. Okay. Natomiast, no wiecie, no, znaczy nie, o muzycznym pogadanie. Właśnie, no. Właśnie do tego pytania zmierzamy. Skąd to się w tobie wzięło zainteresowanie w ogóle teatrem? Czy to było rodzinne? Bo zauważam, że większość moich znajomych, czy ja, jednak rodzice nas do tego teatru prowadzili. Mm. I to w nas zakorzenili. Jak to u ciebie było? Znaczy, mnie rzeczywiście do teatru przyprowadziła mama i ja miałem takie dwie inicjacje teatralne, bardzo dla mnie ważne, takie brzemienne skutki potem. I ona, jedna była w Gdańsku, a druga była w Gdyni. I nie pamiętam już, szczerze mówiąc, teraz, która była pierwsza. Każda miała jakby taką swoją moc i specyfikę. Ta Gdańska to był Teatr Wybrzeże, przepraszam, były to Biesy w reżyserii Krzysztofa Babickiego. Jak teraz wam o tym mówię, to widzę właściwie całą serię scen z tamtego spektaklu, a to musiało być jakoś w latach 90. Byłem na tym tylko raz. Ale takie wrażenie to na mnie zrobiło, no tam była też doskonała obsada, ale wiecie, no, ja scenografię pamiętam, dekoracje w kolejnych scenach, jakieś konkretne sceny, nie wiem, Dorotę Kola, która się tam pojawia i trzyma taką kromkę chleba, stoi sama, taką punktówką jest tylko oświetlona. No, to musiał być jakiś początek liceum. Początek liceum, koniec podstawówki, początek liceum, więc i to był Gdańsk, a gdyńska inicjacja to był właśnie muzyczny i też byłem, byłem na tym przedstawieniu, byliśmy na Nędznikach, pamiętam gdzie siedziałem, lewa loża. I to było, znaczy to było takie uderzenie teatru. Też nigdy tego nie zapomnę, wiecie, to był jeszcze taki czas, kiedy się grało uwerturę, więc już się robiło dobrze, gdzie jeszcze jest szum tej widowni, a tam już jadą. Tam już się zaczyna. Jest, tak, jest tajemnica, już się dzieje. Jeszcze była taka stara kurtyna, taka w kwiaty i tam na tej kurtynie był wyświetlony oczywiście ten wielki napis Les Misérables, no i ten gawrosz taki tam jak z plakatu i właściwie to już było. Już się działo, a potem ta kurtyna się podnosiła i pierwsze jakieś takie dymy spod niej wychodziły, tak? Bo już tam się, już jechała, magia. Już magia jechała. I ja nie mogę, no to było, nie, też pamiętam konkretne sceny, no finałową scenę oczywiście też pamiętam. Zresztą znam, potem poznałem jej historię też, jak Gruza ją wymyślał, bo ta finałowa scena to przecież jest taka scena zbiorowa, gdzie jest taka punktówka, od tyłu daje mocno, takie cienie tylko na scenę. A ten wielki reflektor był ustawiony przed teatrem, w tych drzwiach, wiecie, bo tam są te drzwi takie techniczne, że on był tam, żeby to jeszcze tę scenę spotęgować, tak, jeszcze zrobić jeszcze większą. No, Krzysztof Stasierowski był Jean Valjeanem, no, Jezu, no, super to było, no. No. Chyba Barykada też była jakaś bardzo imponująca. No tak, tam scenografię robili Sobczakowie, oni tam jakoś chyba wiele usług wybrano Sobczakowie, chyba wiele nie mieli do roboty w sumie, do projektowania, bo to była licencji, tak, bo to było na licencję, potem pamiętam, że też widziałem projekty tych dekoracji, one były jeszcze 1:1 wzięte, no bo tak miało być. Tak. Ale też to też takie klasyczne w sumie dekoracje i to też robiło wrażenie, no ta barykada, no to no ten taki, no wszędzie był kawał teatru, znaczy co rusz, to się, no. I, a to był taki dla mnie czas, że ja w ogóle byłem przekonany, że będę w ogóle człowiekiem teatru, bo ja miałem marzenie, żeby być scenografem teatralnym, więc mnie te wszystkie, tak jak wam mówię tutaj, że widzę te sceny i widzę dekoracje, to dlatego, że dla mnie to w tym był ten teatr najbardziej. Ja oczywiście aktorów pamiętam, wszystko, ale ta plastyczna, ten wymiar plastyczny był dla mnie bardzo istotny. Tak. I, no i tak się zaczęło z muzycznym. Potem tutaj przychodziłem już właściwie regularnie i nie minęło parę lat. A ja ucząc się rysunków w takiej pracowni u Jagny Bikowskiej w Sopocie, tam się spiknęliśmy z taką moją koleżanką Agnieszką Szmytkowską i wyszło nam, że my właściwie oboje byśmy jakąś scenografię, znaczy w tym kierunku byśmy chcieli pójść. I myśmy przyszli do muzycznego właśnie, do Małgosi Ryś, do juniora i mówimy, że no, bo my byśmy chcieli jakieś dekoracje robić. No i ona tak na nas popatrzyła.
Mówi, a słuchajcie, bo ona miała różne grupy, no ten junior, no to tam Olivier chyba to był taki sztandarowy spektakl, no ale to był ten taki dorosły junior, tak, ale miała takie dzieciaczki, takie tam szkolno-przedszkolne. No więc właśnie, ja mówię, a my tam chyba robimy jakieś, pyta się radio czy coś, to może wyście jakieś tam kostiumy zrobili. No i myśmy z tą Agnieszką zaprojektowali te kostiumy i sami je robiliśmy, sobie tyle ptaków, które musieliśmy tam wymyślać, to po prostu, ja powiem się, narysować tego. I wtedy się już zraziłeś, tak? Nie, znaczy do ptasiego radia może trochę, natomiast teatr bardzo mnie, znaczy to było super, zresztą to nam pozwoliło, znaczy, wiecie, bo to też wiązało się z tym, że nagle dostaliśmy w ogóle przepustkę, ja miałem taką legitymację Teatru Junior, więc mogłem tu już wejść normalnie, no ja wchodziłem od zaplecza, no kurde, byłem już człowiekiem teatru, już byłem, tak? Jakieś zniżki na bilety też były, więc częściej się przychodziło na spektakle. Poznawało się ludzi teatru, no myśmy wtedy poznali i tak się nawet, no często tam bywaliśmy u tych dziewczyn, w pracowni kapeluszy. Już nie pamiętam szczerze mówiąc, jak one miały na imię, pewnie już nie pracują tutaj, ale super tam było, znaczy był to taki mały ten pokoik z widokiem jeszcze na Kamienną Górę. Zaraz cię tam zaprowadziłem. Ekstra, tam no to super. Myślę, że Alicja mogła już być. Tak. No i... A jak to poszło, że dziennikarstwo w końcu? Bo właśnie, dlaczego ktoś zaczynamy od scenografii, tego się nie spodziewałeś? No wiecie, no dziennikarstwo to są po prostu już... Znaczy to właściwie też jest liceum, znaczy dziennikarstwo jest kompletnym przypadkiem, znaczy ja dziennikarstwo sobie nie zaplanowałem w życiu, bo właśnie te rzeczy, które planowałem, mi nie wyszły, bo ja ostatecznie, mimo że się przygotowywałem do egzaminu na Akademię Sztuk Pięknych, to na ten egzamin w ogóle nie poszedłem, bo speniałem po prostu, znaczy ja się po prostu, i to nawet nie, że tuż przed egzaminem, a w połowie klasy maturalnej, jakoś tak mnie nagle oświeciło. Wiesz, to ja musiałem iść na malarstwo, bo inaczej się nie dało tutaj na SP, bo nie było scenografii takiej osobnej. Ta scenografia, można było tak sobie, wiecie, tak kątem trochę robić. Na malarstwo się dostać było trudno, ja wiedziałem, że się trudno tam dostać. Teczkę miałeś wszystko. No oczywiście, tak, no ja to, wiecie, ja 4 lata się uczyłem do tego egzaminu. Tak, a mimo to w tej klasie maturalnej coś jakoś mnie tak uderzyło, że... Znaczy, uderzyło, no właśnie straciłem wiarę w siebie gdzie. Znaczy jakoś tak pomyślałem, że nie jestem chyba gotowy na to, żeby się nie dostać, tak? Że mogę tego nie znieść, więc wolę wybrać jakiś taki kierunek, na który się raczej na pewno dostanę. No rozumiem Cię, ja półtora roku rysowałam też, jeździłam do Krakowa na rysunek, na wnętrza. I w pewnym momencie stwierdziłam, że... Chyba jednak innych talentów mam więcej niż tego. No wiesz, to też jest taki moment w życiu, kiedy się rzeczy robisz jakiś taki trochę, znaczy w ogóle poznajemy siebie, tak, samych siebie, jakieś takie bilansy zaczynamy robić. No jak gdzieś musiałem ten bilans zrobić, po prostu oznajmiłem, że nie. No i poszedłem na polonistykę, bo jakoś to było proste. To był też jeszcze czas, że raczej jakieś studia musiałem mieć, bo do wojska by nie wzięli, więc... No więc właśnie, więc to jakby trzeba było się jakoś ogarnąć. No i tak ta polonistyka, ale właśnie w połowie, tak, to było gdzieś w połowie tej klasy maturalnej. Radio Plus tutaj w Gdańsku organizowało taki rodzaj castingu, taki ten przegląd, znaczy po prostu ogłosili, że szukają kandydatów na DJ-ów. Tak. I mój kolega dobry z klasy, który tam sobie śpiewał i grał na gitarze, bardzo chciał się dostać do radia. Ale ja to, no właśnie tak, bo on był taki speniany trochę też i on mnie wziął dla towarzystwa, żebyśmy tam pojechali obaj. Stanęli w tej kolejce. Kolejka była długa na tej Suwalskiej. No ale jak już wiecie, jak już stałem w tej kolejce, to jakoś tak wyszło, że on poszedł do jednej komisji, a ja do drugiej. Wow. No i do mnie zadzwonili, a do niego nie. Wow. No. No. To też nie było tak, że od razu coś się tam wydarzyło, ja w ogóle nie czułem tej DJ-ki, ja wiedziałem, że się do bycia DJ-em to się absolutnie nie nadawałem, natomiast oni mi powiedzieli, że a, bo tu masz głos, masz taki, tak w ogóle tam, no to... Jezu, cóż, dobra. Dzisiaj, a propos głos, to... Muszę się przebijać. No, muszę się tym głosem przebić.
No to już była taka dosyć długa historia i zawiła, bo ja trochę tam przechodziłem do tego radia, potem nie przechodziłem. Ostatecznie zacząłem pracować w Radiu Plus na pierwszym roku studiów, tak tam, nie wiem, gdzieś też w trakcie tego pierwszego roku studiów. Tak, i zacząłem pracować w dziale informacje, serwisy informacyjne robiłem. Ja 2 tygodnie tam wytrzymałem tylko. Tak? Znaczy, strasznie mnie to stresowało, naprawdę, bo miałem takie spięcia. Wchodziłem do studia i ja po prostu zapomniałem, jak się czyta. Ciągle się myliłem, znaczy przynajmniej mi się tak wydawało, że się ciągle mylę i sam wiedziałem, jak bardzo mnie to stresowało. Tak, tak. I pamiętam, że któregoś dnia właśnie kończyłem zajęcia na uniwerku. Wtedy jeszcze nie było komórek, wiecie, to tam był taki automat na kartę. I ja poszedłem do tego automatu, zadzwoniłem do mojego wydawcy w radiu i powiedziałem mu, że wiesz co, ja nie przyjdę na ten dyżur już. I tak się rozstałem z tym radiem, skrajnie nieodpowiedzialnie, no bo wiecie, ja byłem normalnie na grafiku, no nagle facet wypada z grafiku, tam musieli jakoś to sztukować. A ja jakoś tak, no nie czułem, znaczy nie czułem siły. Że miałeś taką w sobie asertywność, taką umiejętność. Znaczy teraz mogę powiedzieć, że tak. Zbuntowania się trochę. Wiesz, takiej, ale też może też trochę pokory w sumie, tak? Znaczy wiesz, takiej pokory wobec tego, czy umiem, czy nie umiem, czy jestem gotów, czy nie. I jak już zrezygnowałem, to nie minęły, ja wiem, parę tygodni i zacząłem czuć, że strasznie mi brakuje radia. Kurde, że to jednak, ja nie mogę, no to stresowało, ale jednak ten mikrofon i w ogóle. Adrenalina. No w ogóle wszystko, plus też pewna magia, bo jednak w radiu też tam coś takiego jest. No i po roku wróciłem, znaczy pozwolili mi wrócić. Ja jednak zadzwoniłem i no jak taki syn marnotrawny wróciłem, ale chyba to mi dobrze zrobiło, bo ja po prostu wróciłem świadomie, tak? Znaczy, że wszystko to, co się działo wcześniej, dość przypadkowo w moim życiu, no bo ja w ogóle nie planowałem bycia w tym radiu, tak? Czyli ja jakby ulegałem takiej, no los daje, tak? Dobra, to teraz no to idź, tak? No to dobra, pójdę i tak szedłem. Aż sobie powiedziałem, że no nie, no chyba za daleko doszedłem, bo się nie odnajduję. Ale ten powrót już był taki w pełni świadomy i też miałem takie poczucie, że muszę trochę zasłużyć na to, że, no, że skoro oni mi dają tę drugą szansę i, no, i dlatego dziennikarstwo już poszło. I po prostu musiałeś dojrzeć troszkę tak, do tego. Tak. Musical. Tak. Wracamy? Tak, wracamy oczywiście. Tak. Musical polski czy broadwayowski? Polski. Dlaczego? Bo ja jestem wyznawcą kościelniaka. Wojtek, musimy zaprosić Wojtek w każdej rozmowie. Tak. No tutaj nie może być inaczej. Znaczy, chociaż oczywiście widzicie, no, ten początek to są nędznicy, to jest raczej jednak takiego musicalu, no właśnie na licencji też, tak? To takie po prostu szlagiery, prawda? Tak, tak. Natomiast, no nie, no potem taki już naprawdę moja świadoma miłość musicalowa i taka fascynacja, w której się też, znaczy mi u Wojtka Kosiemniaka się spotyka wiele rzeczy, bo też jakby... Oglądasz go też poza Gdynią? Tak, znaczy ja byliśmy w Kapitolu na Mistrzu i Małgorzacie, to tam go widzieliśmy, no plus no akurat Wojtka też jest... No, jego przynajmniej jeden z przecież finałów przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, ten wokół Republiki, tak, na przykład, tak, no to przecież to też jest taki czysty Wojtek Kościelniak, prawda? Solaris też zrobił. Też, tak. No, więc tak, to jest Wojtek Kościelniak. A numer jeden spośród tytułów? Lalka. To w ogóle nie mam wątpliwości żadnych. Lalka, po prostu uważam, że to jest najlepsza, w ogóle najlepsza jego rzecz, czy znaczy najlepiej zaadaptowana literatura. Tak, bo właśnie jak mówiłem, że coś mi się spotyka u Wojtka, to też literatura mi się spotyka, że to jest właśnie, ja po tej polonistyce, tak, no to też dla mnie to jest fascynujące, że można literaturę w taki sposób na język musicalu przełożyć i jemu się to świetnie udaje. Czasami trochę gorzej, czasami trochę lepiej, ale moim zdaniem Lalka jest tutaj takim
Tak, znaczy tutaj jest od początku do końca, wszystko dobrze. Tak, ja pisałam jakąś pracę, jakąś, nie pamiętam już którą, licencjacką, o lalce. Właśnie tam jest fascynująca ta kompletność i takie dopełnienie wszystkich elementów, że tam nic nie przeważa, nie wiem, scenografia nad aktorstwem, nad muzyką, tak. Nad choreografią, że tak, tam się wszystko tak dopełnia idealnie. I jednocześnie się nie gubi literatury, tak? Znaczy, że ta ogromna powieść, wielopostaciowa, wielowątkowa, że da się ją jednak tak gdzieś tak skondensować. I no, oczywiście zawsze będziemy mogli żałować, że nie ma czegoś i czegoś, ale że generalnie istota tej lalki, tak, istota tej powieści jest. I ona jest tak po prostu tak siedzi, jest super. To jest bardzo dobre. Numer dwa to są chłopi dla mnie. Numer dwa to są chłopi, także bardzo za muzykę Piotra Dziubka. Znaczy, wydaje mi się, że nawet, że muzycznie to, co on tam zrobił, znaczy to wyzwanie, które też przed nim stanęło, czyli ta ludowość, którą on tak też musiał przetłumaczyć na musical. Przez siebie też. Tak, tak, przez swój styl, prawda, przez swoją wrażliwość. Tak, to muzycznie bardzo. Nie wiem, bym wolał, żeby Antek tam więcej śpiewał. O, właśnie, bez problemu wybrałeś tytuł reżysera. Może wybierzesz bez problemu aktora z zespołu. No, no tu się zaczyna ryzykownie zaczyna być, ale nie, ja mogę powiedzieć, kogo lubi moja żona bardzo. Nie mamy z tym problemu, bo ja go w sumie też lubię, ale. Ale ona to po prostu piszczy jakby stąd, w ogóle jak wychodzi na scenę. No Krzysiek Wojciechowski, ona po prostu go uwielbia. Znaczy ona po prostu song Kowala w Chłopach, to jest no niestety. No. Tylko ona pisze. Tak jest, tak jest. No. Ale dlatego zresztą rozmawialiśmy przed nagraniem, tak bardzo mi brakowało. Śpiewającego tak Krzyśka w złym, znaczy, że właśnie on nie śpiewający gdzieś mi zupełnie przepadł i być może w ogóle z tego powodu ten zły przepadł jako spektakl, tak, no jednak go graliście dosyć krótko, tak? No, dużo czynników się nałożyło, ale też jednym z głównych było chyba to, że jednak ludzie nie kojarzą tytułu. A teraz pytają o ten tytuł, to jest jakiś paradoks. Tak, ale to nie są, przychodzili. Ale to pyta, wiesz, no kilkanaście osób, a te tysiące by nie przyszły. No lalka, chłopi, no właśnie wiedźmi. No, tak, ale słuchajcie, no z tego co wiem, a trochę wiem, bo trochę też tutaj zakulisowo czasami bywam, no to ta lalka wspomniana przeze mnie, która dla mnie jest numerem jeden, ona też przechodziła różne okresy. Znaczy to było tak, że z lalką się prawie już tu żegnaliście, tak. Bo ludzie nie przychodzili już tak specjalnie na tę lalkę. Już było trudniej ją sprzedać. No dlatego teraz ją gramy tylko raz w sezonie. No ale zobacz, że spróbuj kupić bilety na lalkę, to tak? Prawda. Wiesz, że ten tytuł nagle dostał jakiegoś takiego nowego życia. Z czego ja się oczywiście bardzo cieszę, bo właśnie to jest mój numer jeden, ale i bardzo ubolewałem z tych takich pogłosek, że no to już chyba przestaniemy grać. No na szczęście no. Nie, jest też coś takiego w lalce, że w studium wszyscy studenci zawsze marzą o tym, żeby wejść do lalki. Jak ktoś wchodzi do lalki, to jest to po prostu no, wyjątkowe wydarzenie i każdy o tym myśli i pragnie tego. No i ona jest też no, właśnie świetnie skonstruowana, choreograficznie, muzycznie. To jest coś, i to jest taki spektakl, który się trzyma. Bo są różne spektakle. Są spektakle takie, które jak wznawiamy, to naprawdę trzeba poświęcić mnóstwo czasu i cały czas mówić o tym, że tu musi być ta energia, tu musi być to, a tu musicie trzymać, pamiętajcie tempo, a tu. A lalka jest tak skonstruowana, że ona po prostu jakby się sama trzyma. Super. Wiecie co? Tak samo kiedyś było Chicago zresztą skonstruowane, pamiętam, Chicago, Korwinowe Jezu, jeszcze. Super było Chicago. No, ja byłem chyba na ostatnim przedstawieniu Chicago. Bardzo żałowałem, że już się żegnamy z tytułem. A to fajnie w ogóle, że Korwina wspomniałaś. Ja bym chętnie o Korwinie, do Korwina wrócił w ogóle tam za jakiś czas. Ale no tak, no lalka super. Pytałeś się o nazwiska, tak? No dobra, to... Dawaj, kogo lubisz? Nie, znaczy, słuchajcie, ja generalnie was jako zespół bardzo lubię, w ogóle zespół lubię, znaczy, to nie jest, to powiem tak po prostu, bo to tak dyplomatycznie jest, po prostu uważam, że jesteście świetnym zespołem też. No to jest nasza chyba największa tak, sprawa. Tak, tak, wiecie, a też jeżdżę po muzycznych różnych tak oglądać, już nie będę im teraz robił źle, że powiem, gdzie byłem ostatnio, ale... znaczy jesteście tak silni, tak wielo,
wielotalentowi tak naprawdę i właściwie dzięki temu moim zdaniem Wojtek Kościelniak też miał co, z kim to robić, tak? Bo to jest też bardzo wymagający teatr, taki, który właściwie, wiesz, no, inaczej się robi musical, który trzeba zaadaptować, no bo on jest właśnie licencyjny, wszystko właściwie w nim wiadomo, tylko pani gra, pan gra, coś tam, tak? A? Tak, a tutaj tworzysz to, tak? Znaczy tu ci nagle scena wypada, nie wiem, bohater ci wypada, albo bohater ci się pojawia, nie wiem, właśnie jak w Chłopach Maja Gadzińska, która miała być, co miała tylko się tam snuć po scenie, tak? I nagle po prostu wyrasta wam postać, tak? Bo się okazuje, że dziewczyna ma taką wrażliwość. Tak, i ona robi coś, tak? Więc zróbmy. I to jest, znaczy i to jest sztuka, znaczy to jest robienie sztuki, to tak? To jest tworzenie. Tak, tworzenie ale, dla nas, ale żeby właśnie, żeby to robić, to trzeba mieć was, tak? Znaczy mieć rzeczywiście taki zespół, który da się ulepić, tak? No nie, no to, więc to tak powiem, en bloc. No, mogę jedno nazwisko wymienić, moja żona z kolei będzie trochę, ale Magda wie akurat. No, wiecie, jak Karolina Trębacz się pojawia na scenie. Przemek też zniechawczo. No. Tak, to jest nasza słynna złota struna, to jest kwintesencja kobiecości. I ona wie to, tak? Znaczy ona generalnie to wie i to w ogóle widać, że ona to wie, jak chodzi na scenę, ale no, ja kiedyś miałem okazję też jej to mówić, także no, mamy to poukładane. Wspaniale. Pójdziemy zaraz w inny klimat, a uważam, że teraz jest dobry moment na Korwina, bo Korwin zaufał chyba jako pierwszy w ogóle Kościelniakowi, tak, który był młodziutki. Tak, oni przecież Her robili najpierw. Tak, tak, znaczy to właśnie chciałem powiedzieć o Korwinie, z którym ja w ogóle miałem bardzo taką, jako widz, jako dziennikarz też, ja byłem młodym dziennikarzem wtedy, kulturalnym, więc przychodziłem na premiery, więc miałem trochę trudną relację z Korwinem, dlatego że ja nie za bardzo lubiłem Korwina reżysera. Ja w ogóle uważałem, że, znaczy wtedy tak uważałem, nie wiem czy teraz też bym tak powiedział, gdybym zobaczył te spektakle, że on właściwie tego nie za bardzo potrafi, nie za bardzo to potrafi robić. Znaczy on dla mnie był takim reżyserem trochę, który mówił, tak sobie wyobrażałem wtedy, jako ten młody chłopak, że to jest taki reżyser, który mówi, a to pani wyjdzie z lewej, pan przez środek, albo nie wiem, zrobimy odwrotnie, nie wiem, jakoś pójdzie. Czasami tak to niestety moim zdaniem wyglądało. Rzemieślnikiem. Tak, ale wiedzi, i teraz chcę powiedzieć coś najważniejszego o Korwinie, właśnie najważniejszego dobrego. Znaczy, że on był tego świadom. I że on jako, on, znaczy on w ogóle był świetnym moim zdaniem dyrektorem i menadżerem. Znaczy w bardzo trudnym okresie dla kultury, dla muzycznego, który jest trochę osierocony, tam rzeczy wszyscy pamiętają, że był tu Gruza, już go nie ma. Właściwie już nie przychodzą do tego teatru, nie do końca wiedzą na co. Są lata 90., wczesne 2000. Tu są długi, ludzie są w długach, ludzie nie chodzą do teatru i Korwin kombinuje, tak? I Korwin robi, nie wiem, jakieś tam szachy, których ja nie cierpiałem, ale robi je po to, żeby jeździć nimi po Niemczech i zarabiać pieniądze, tak? Czego ja wtedy jako ten młody chłopak tak tego nie... Ja przychodziłem na premierę i co on sobie narobił, bo że jakaś taka scenografia, widać, żeby do walizki, żeby to złożyć i że on to robi jakiś impresaryjny teatrzyk. A on wiedział, po co to robi i rzeczywiście to się sprawdziło. Druga właśnie ważna rzecz, że on, dyrektor reżyserujący, w pewnym momencie wpuszcza tutaj Wojtka Kościelniaka, który jest od niego mega lepszy, tak? I wiadomo, znaczy, bo on po prostu jest artystą, który tu wchodzi i który też kupuje ten zespół. I on, dyrektor, na to nie tylko pozwala, ale on daje więcej, tam są kolejne premiery. To naprawdę trzeba mieć w sobie dużo takiej i pokory, i siły, takiej, wiecie, w tym sensie siły, że tak wiedzieć, że dyrektorem to ja tu zawsze będę, tak? A reżyserować już nie muszę. To była chyba miłość do tego teatru, on był w tysiącach procent po prostu poświęcony temu teatrowi. I wiecie, jeszcze... I stworzył ten zespół. Tak, on stworzył ten zespół. I to jest właśnie kolejna rzecz, która potem pozwoliła też Wojtkowi robić to, co robił. I to się moim zdaniem jakoś właśnie przy Her objawiło, bo tam w Her był bardzo, to jest bardzo młody spektakl, tak? Znaczy taki dla młodych, tak? Dużo młodości było na scenie. I przecież ta młodość, która była wtedy na scenie, częściowo została tutaj i stworzyła właściwie fundament tego nowego zespołu.
Niektórzy się rozjechali, pojechali na przykład do Wrocławia i tam robili swoje fundamenty, ale rzeczywiście to było takie konstytuujące. I za jeszcze jedną rzecz bardzo lubiłem Korwina, za to, jaki był konferansjerem. Dlatego, że on miał do tego talent. Miał. On naprawdę, on był błyskotliwy, dowcipny, on miał świetny głos też. Był aktorem. Był aktorem, on świetnie czuł scenę, estradę. Bardzo to lubiłem. Znaczy te sylwestrowe koncerty, które jeszcze mu się zdarzało prowadzić, czy w ogóle jakieś takie okolicznościowe. No, to naprawdę trzeba mieć i Korwin to miał, więc jak potem ostatecznie już po jego śmierci ja sobie robiłem tak sam ze sobą bilans tej relacji z nim, to musiałem go gdzieś tam w duchu bardzo przepraszać za niektóre no, takie niesprawiedliwości w tej ocenie jeszcze za jego życia. Ale no, on ciągle jest, no właśnie nawet w tym zespole. Tak? No ten jego duch cały czas tutaj został, to prawda. No. On miał taką, pamiętam, metodę, nie wiem jak to nazwać, może nie metodę, ale miał takie przeświadczenie, że do zespołu musi zatrudniać ludzi, którzy właśnie będą dobrze funkcjonowali w zespole, że nawet czasem wolał nie zatrudnić kogoś, kto widać było, że po prostu wyrasta na gwiazdę, ale jest super zdolny, ale właśnie może się nie wpasować, może mu jakoś w jakiś sposób, nie wiem, gwiazdożyć, rozwalić ten zespół. I tych osób nie zatrudniał, wolał zatrudnić kogoś może mniej utalentowanego, ale bardziej właśnie takiego. No tak, przy założeniu, że może na przykład się otworzy i, prawda, i rozkwitnie na przykład. No prawda? oczywiście, no. Że tak, będzie pracował. No więc ważna postać. Bardzo ważna. No tak, no gdyby nie on, to byśmy tutaj wszyscy nie byli w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tym teatrze. Chociaż też trzeba przyznać, że bywał trudny. A nie, no to na pewno. I mówię, i też jako, chociaż akurat wspomniałeś o Chicago, no to Chicago jest świetne, ale ono jest po prostu świetnym musicalem też tam, powiem szczerze, no, nie. Stanik też miał bardzo dużo. No tak. Wkład. Mm-hmm. Tak, no i tam świetny był. No już słyszę, wiesz, już słyszę i widzę. Ja tak mam, że rzucasz jakiś tytuł, no. Od razu to widzisz. A jakbyś miał tak wybrać, czy teatr dramatyczny, czy musical, jakby ci ktoś kazał, musisz wybrać, czy całe życie byś chodził do dramatu, czy na musicale? Znaczy trochę życie za mnie wybrało, znaczy ja jestem częściej muzycznym. Nawet no, przez to sąsiedztwo jest mi łatwiej, ale no nie wiem, to jest bardzo trudny wybór. No, ja naprawdę bardzo lubię teatr i no, ja sam też robiłem teatr. Ja miałem grupę teatralną w liceum. No wiecie, tam w liceum to każdy się bawił w teatr jakiś. Nie, ale słuchajcie, no to już pani, co ja tam zrobiłem, ale najlepsze jest to, że ja trafiłem z tą naszą grupą do Gdańska. Powstał taki słownik pod redakcją profesora Ciechowicza, to jest osobna, bardzo ważna dla mnie też postać, też chętnie o nim powiem. Ciechu z nami robił słownik gdańskich teatrów osobnych. A on sobie wymyślił, że poszperajmy jakieś amatorskie grupy, jakieś takie teatry, które, takie grupy, które powstawały i gasły. Jestem teatr Jacenia także. No, jak to mówisz? No, tak, nie, bo tam jest w ogóle, słuchajcie, tam jest takie zdanie, że teraz trochę zmyślę je, ale najbardziej chodzi o tę frazę teatr Jacenia. W teatrze Jacenia przeważała tematyka jakaś tam, wiecie. No, a jaka przeważała? No, tak, a jaka mogła w liceum? No wiecie, po prostu jest strasznie. Życie jest ciężkie, jest ciężkie. No tak było, ale taki był teatr Jacenia, no. No a potem, no to jesteśmy przy Ciechu, to no, profesor Jan Ciechowicz, to był mój profesor na polonistyce. Zresztą my z Magdą, z moją żoną, oboje skończyliśmy polonistykę i oboje też skończyliśmy tak zwaną małą teatrologię, bo tam się wybierało dużą i małą specjalizację. Duża to nauczycielska, bo konkretna, ale nigdy nie uczyłem w szkole. Nie zdążyłem po prostu, ale a mała to była teatrologiczna. No i Ciechu był super, znaczy Ciechu nas tyle znaczy takiej wrażliwości na teatr nas nauczył, takiej właśnie też pokory, że taka zasadę, którą ja niestety łamałem i nadal mi się zdarza łamać, ale Ciechu nam powtarzał, że nigdy nie możecie wyjść w przerwie ze spektaklu. Znaczy nawet jak wam się nie podoba, to macie zostać do końca. Ja tak robię. Czy wiesz co, no właśnie nie zawsze niestety, ale pamiętam tę zasadę i pamiętam też niestety
No pamiętam ten spektakl, to była premiera Wiedźmina, gdzie sam Ciechu sam złamał tę zasadę, ponieważ on wyszedł w przerwie. On chyba poszedł na mecz. Nie poszedł na mecz. Znaczy, wiesz, on zmarł następnego. To była ostatnia wizyta w teatrze. Ja pamiętam jeszcze, ja po prostu nigdy tego nie zapomnę. Myśmy z Magdą siedzieli, też nawet pamiętam mniej więcej gdzie na widowni i widzieliśmy Ciecha, że on, była przerwa i widzieliśmy, jak Ciechu tam przechodził gdzieś między rzędami i tak się zawahaliśmy z Magdą, czy iść do niego, żeby się przywitać, czy nie. Mówimy, a nie, no dobra, on przecież zawsze zostaje do końca, to jeszcze się zobaczymy. Już się nigdy nie zobaczyliśmy. I ten Wiedźmin zawsze mi zostanie, on zawsze będzie sklejony z profesorem Janem Ciechowiczem. No to jest naprawdę, no bardzo ważna postać. Bardzo ważna i taka no, nieodżałowana. Najpierw on, potem Puzyna, Chojka i... Tak, no Chojka, która była najpierw moją wykładowczynią, a potem po prostu koleżanką. Tak, no to takie... Taki takie no, zaskoczenia, tak, bo to były takie odejścia nagłe, na którym myśmy się też nie zdążyli, znaczy nikt się nie zdążył przygotować. No to tak, ale właśnie widzicie, więc dużo jest tych takich też postaci, które składają się na moją teatralną miłość, taką wszelaką miłość. Pewnie, że po prostu ci ludzie nas kształtują w jakiś sposób, naszą wrażliwość też, tak postrzegamy teatr. Ale jakbyś miał wybrać, w którym musicalu byś chciał żyć? Żyć? O, to ciekawe. No, czekaj, niech pomyślę. Czy ja muszę żyć ciągle w musicalu Kościelniaka? Muszę sobie przede wszystkim się zastanowić, czy to rzeczywiście, jak jest to kwestia życia, to wiem. Tak, to. Ja miałam to samo, że myślę, no w chłopów kocham, ale ja tam żyć nie mogę. No ja tego złego też właśnie tak jakoś... Ten jazz mnie tak, bo to rzeczywiście była w ogóle... Ten jazz i w ogóle taki... No, może to nie był zły wybór, ten zły, dlatego że to jest właśnie ta Warszawa Tyrmanda, która mi się bardzo... No, na to wychodzi, tak, i oddychał tymi cegłami, tym pyłem ceglanym. Tak, bo ten Tyrmand, właśnie tak, ta Warszawa Tyrmanda, to ja ją gdzieś też mam w głowie. No okej, dobra, mogę iść tam. To się spotkamy przy Jazz Babariba wtedy. A w którym właśnie za żadne skarby nie chciałbyś żyć? Który cię przerażałby życiowo? Nie, no to ja mogę powiedzieć, który mi się nie podobał strasznie. Musical mi się nie podobał i to w ogóle był Kościelniaka musical. To w ogóle ciekawe, tak. Bo jak się rozmawia z ludźmi o takiej właśnie inicjacji kościelniakowej, to bardzo często się pojawia Francesco. Że ludzie mówią, o Francesco, że ktoś tam właśnie, tak, a ja po prostu uważam, że nie w życiu, nie, nic mi się tam nie podobało, byłem chyba tylko raz i bardzo w ogóle niechętnie o tym tytule myślałem, być może, wiecie jak to jest, no nie wiem, jakbym teraz zobaczył, może by się okazało, że sam do czegoś dojrzałem, ale nie, uff, to absolutnie nie. A widziałeś jeszcze Sen nocy letniej? O tak, Sen nocy letniej, tak. To była jazda, tak, znaczy to był, no to była jazda, też jazda muzyczna. Tak, no. Coś takiego chyba było w tym musicalu, mam wrażenie, że on by teraz dobrze zafunkcjonował. Tak, on był za szybki. Trochę wyprzedził Leszek i Wojtek, nie. I Jarek, wszyscy chyba. Wszyscy wyprzedzili, tak, nie, no to była, ta, bo to było, no nie, właśnie ta muzyka Możdżera, świetna, zresztą mam płytę z tego Snu nocy letniej, to sobie czasami słuchamy. No to teraz mogłoby, tak, nie, no i to była super. Ja właśnie teraz o tej młodzieży współczesnej, jak patrzę na moją córkę, to teraz oni by to odebrali, chłonęliby to, wtedy jeszcze. Chyba nie byli, nie, tak, nie byli, no, gotowi, tak, na to, nie? Letniej, tak, bardzo. Potem coś takiego powstało, to było też tutaj grane, już nie wiem, czy to była taka produkcja muzycznego, czy jakaś kooprodukcja, jakaś taka też odjechana. Co? Taka dziwna. Nie, to było coś takiego, jakaś przedziwna
Scenografia tam była, ale dobra, nieważne. Jakiś taki też dziwny projekt. Jestem ciekawa, jak sobie przypomnisz to. No, no dobra, zostawmy. Dać znać. No, za dużo tytułów mam w głowie, no po prostu. Może Atlantis był taki dziwny, ale to był Korwinowski. Nie, a to był Korwinowski. Tak, Atlantis, o Jezu. Był specyficzny. No właśnie, no też mi się to nie podobało. No. Nie, no jakoś... Nie, takie ciężkie to było, chyba jak, bo to takie było... Tam takie kostiumy też jakieś takie było, takie, no, właśnie. A Wiedźmin, a co to o Wiedźminie sądzisz? O, Wiedźmin. No Wiedźmin, Wiedźmina bardzo lubię, ale z Wiedźminem mam też takie różne okresy. Ja przed premierą Wiedźmina specjalnie tego Sapkowskiego przeczytałem, właściwie trochę dla mojego dziecka, bo moje starsze dziecko się bardzo Sapkowskim zaczytywało i Wiedźminem właśnie. Ja właściwie bardziej zacząłem tego Sapkowskiego czytać, żeby moje dziecko rozumieć, niż żeby tam literatura. Więc tak się układały te klocki, że właśnie przeczytałem, przyszedłem i do jakiegoś stopnia to kupiłem, chociaż... Znaczy nigdy nie mogę powiedzieć, żeby świat Wiedźmina był moim światem, że to jest moja bajka, że ja właśnie też jakby kupuję ten rodzaj literatury. Natomiast muzycznie, inscenizacyjnie mam tam też swoje ulubione sceny, zresztą jedna z nich jest też z Krzyśkiem Wojciechowskim, ale... Niedawno zobaczyliśmy z Magdą po raz kolejny Wiedźmina, po takiej długiej przerwie. I też chyba, nie chcę za Magdę mówić, ale myślę, że ja na pewno nie zapomnę tej właśnie takiego nowego wejścia w tego Wiedźmina, bo ja właściwie dopiero teraz zacząłem rozumieć, o czym on jest. Bo wiecie, do tego stopnia, że my z Magdą to w przerwie tam sobie staliśmy i myśmy płakali w ogóle, wiesz? Bo dlatego, że myśmy zrozumieli, że on jest tak bardzo o... No, mówiąc najogólniej, wiesz co, nie, my co innego tam przeczytaliśmy. Myśmy przeczytali tam, że on jest o tożsamości, znaczy o tym, kim my tak naprawdę jesteśmy i kim chcemy być. I czy nam pozwalają na to, żeby być, czy nie. Do jakiego stopnia, wiesz, jesteśmy... No te wszystkie takie tożsamościowe klimaty. A myśmy to zobaczyli... Znaczy właśnie jak siedzieliśmy na widowni i tak nam łzy leciały, to sobie uświadomiliśmy z Magdą, że myśmy nie widzieli tego Wiedźmina, znaczy, że widzimy go po raz pierwszy teraz od wyautowania naszej córki. I że droga, jaką myśmy przeszli w tym takim myśleniu o człowieku w ogóle, tak, o życiu, a właśnie o tożsamości, że ona jest drogą, która powoduje, że my właśnie zupełnie inaczej zaczynamy odbierać to. Czyli funkcja teatru zadziałała? Znaczy, no bardzo, zadziałała. Bardzo. Myśmy mieli takie podobne odczucie, jak wojna się zaczęła w Ukrainie i potem graliśmy chłopów, potem graliśmy Wiedźmina i zaczęliśmy zupełnie inaczej rozumieć. Tak, one się nagle wydaje się, że wiesz, o czym to jest. Ale przez okoliczności nagle się zaświecą tylko te lampki, tak? Przez te przeżycia jakieś, przez to, co nas spotyka, zaczynam zupełnie inaczej czytać sztukę. Wspaniałe. Tym bardziej, jeśli ma tak wiele warstw, jak na przykład Wiedźmin, gdzie tam w zależności od nastroju, rzeczywiście sytuacji, zupełnie inne rzeczy. No i jeszcze trafiliśmy akurat na... Ja bardzo lubię Wiedźmina z Modestem. Wydaje mi się, że on ma też taką fajną chemię z dziećmi. Że tam się, bo on ma coś takiego sobie... takiego ojcowskiego, znaczy, że to on się... Tak, i to bardzo widać, jeszcze znaczy, nikomu niczego nie umniejszając, ale on po prostu to już ma na dzień dobry też, tak? I no, więc wszystko nam się jakoś tam posklejało. No, to tak mam z Wiedźminem. Piękna opowieść. Z kim się łatwiej przeprowadza wywiad? Z aktorem czy z politykiem? Kto bardziej... pływa, przybiera kreację. Bardziej gra, co? Aha. No właśnie. Wiecie, no nie przepadam za rozmowami z politykami. Znaczy na szczęście nie za wiele ich robię, więc nie. Miałem taki cykl, gdzie prowadzę rozmowy i on się w ogóle nie przypadkiem nazywa bez polityki, więc ja bardziej w tym klimacie nie przepadam. Znaczy ja...
Czy jak miałbym zapraszać polityków, to po to, żeby... Znaczy ja czasami nie wiem, o czym miałbym z nimi rozmawiać trochę. Znaczy, bo właśnie trochę ze względu na ten rodzaj jakiejś takiej gry kreacji i takiego... jakby... Też nie chcę jakoś tak bardzo generalizować, ale no, właściwie czemu nie, że te rozmowy po prostu one od początku są naznaczone jakąś rodzaju konwencji i właśnie nieszczerości, tak? Znaczy, że się nie da szczerze. A ja lubię szczerze rozmawiać, tak? Znaczy ja lubię. No właśnie, nawet jeżeli mam, nie wiem, aktora, aktorkę, co do której wiem, że no generalnie, no nie wiem, no, mogą mi tutaj coś podegrać, tak? Czy jakąś taką wersję siebie tutaj właśnie podegrać, to dla mnie to jest fajne wyzwanie, żeby się przez to przebić, tak? Żeby ich na przykład rozbroić, tak? I nagle mieć coś prawdziwego. Czy ja bym bardzo chciał rozbrajać polityków? Tak, chyba nie, dlatego że też... To jest też tak, że wiecie, robienie rozmów takich tak zwanych szczerych rozmów z politykami, to jest niestety pracowanie na PR tych polityków, tak? No bo nagle mielibyśmy poznać ludzką twarz polityka. I to pewnie zapewne jeszcze tą ludzką fajną, tak? Nie chce się robić dobrze. No nie. Oni mają wystarczająco dobrze. Tak, znaczy jakby robienie polityki też jest trudne oczywiście, ale no nie, dziękuję. Znaczy, nie, więc jak mam wybierać, to... Znaczy, mógłbym jeszcze inaczej odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, najbardziej interesują mnie rozmowy po prostu z człowiekiem. I teraz jeżeli... właściwie nie ma dla mnie znaczenia, tak, co on robi zawodowo, ten człowiek, tylko pod warunkiem, że my jesteśmy w stanie się jako człowiek spotkać uczciwie w tej rozmowie. A właśnie pewne profesje powodują, że jakby nas z tej uczciwości czy takiej szczerości, znaczy na pewno nam utrudniają to. Ale masz taki w sobie niesamowity spokój i taką umiejętność, to wczoraj o tym rozmawiałyśmy, że masz taką umiejętność wypunktowania, nie wiem, błędów czy czegoś, co ci się nie podoba od twojego rozmówcy, ale robisz to w tak, kurczę, nie oceniając. Tak, w tak dobry sposób, że ta druga osoba się właściwie źle nie czuje, a szczerze ci odpowiada. I skąd w tobie jest ten spokój? Jak ty się tego, czy ty się tego nauczyłeś? Czy ty to wypracowałeś? Czy to miałeś zawsze? Pewnie wszystko, wiesz. No, wiecie, no pewnie wszystko, bo znaczy coś tam musiałem mieć, tak, od czegoś się musiało zacząć. Musiałem tego nie zepsuć. I jakoś też się tego, też sam, że ja sam w sobie to dostrzegłem też, że ja coś potrafię, znaczy inaczej, że udało mi się zaufać samemu sobie, że ja potrafię. Aha. Wiecie, że to jest, ja w pewnym momencie w życiu zacząłem robić, właśnie kompletnie inaczej zacząłem rozmawiać z ludźmi. To jakby zaufałem temu, bo ja się zwykle bardzo staram przygotowywać do tych rozmów, więc tam dużo czytam, tych wywiadów, ja już jak spotykam tego człowieka, tego gościa czy gościnę moją, to tak, i to jest w ogóle problem, tak, bo właśnie wszystko wiem, więc właściwie, czy ja już jeszcze jestem ciekaw tej osoby, prawda, jak ja wszystko o niej wiem. Ja pamiętam, jak kiedyś robiłem rozmowę jeszcze do radia, jak prowadziłem, miałem audycję Gdynia Główna osobistą w Radiu Gdańsk i tam robiłem rozmowę z Jackiem Fedorowiczem i ja się tak naczytałem anegdot, po prostu przeczytałem jakąś jego biografię, jedno, drugo, ten. I tak go tylko podpuszczałem, żeby on mi opowiadał te kolejne anegdoty, ale tak go podpuszczałem, że ja właściwie już zaczynałem je trochę opowiadać. Ja na pewno mi się mówi, ale po co pan mnie o to pyta? Przecież pan to wszystko wie. Byłeś za dobrze przygotowany. Tak, ale wiecie, ja wtedy jeszcze byłem na niego, ja wtedy nie zrozumiałem jeszcze, co on mi ważnego powiedział. Bo ja byłem trochę taki oburzony na to, że co mnie tutaj punktuje, że ja właśnie, że jestem za dobrze przygotowany. No to dobrze się przygotować do rozmowy, to chyba dobrze, a nie źle, tak? Tak, czyli prawda? A tymczasem, no właśnie, on mi uświadomił, że jedno to jest dobrze się do tej rozmowy przygotować, ale drugie to z tego przygotowania nagle znaleźć sobie takie punkty, które właśnie nie zostały jeszcze opowiedziane i gdzie ja sobie stawiam znak zapytania, że a właściwie to o co mu tam chodziło? A nie, że tylko po prostu będziemy odhaczać kolejne anegdoty, bo anegdoty się żrą, tak? Wiadomo, dobrze się ich słucha, dobra, to panie Jacku, tam pan rzuci jeszcze, tak? Jak to było? I pan Jacek rzuca. No nie, że jak ja mam się spotkać człowiek, to ja mam
mam mieć wiedzę tej anegdoty, a jednocześnie go zapytać, a tak naprawdę to co pan wtedy myślał, jak się wtedy, prawda? I nagle, wiecie, i nagle schodzimy w ogóle, i nagle robimy, tak, jakbyśmy minęli trochę puentę tej anegdoty i zaczynamy zupełnie inną opowieść. Musi być może fakt. Dokładnie. Znaczy, że ja nie mogę, przygotowując się, nie mogę zabić sobie tej ciekawości, tylko wręcz przeciwnie, muszę gdzieś właśnie znaleźć te punkty do tego. Jeszcze taka obserwacja jest fajna, że obserwujesz i właśnie nie oceniasz. No i właśnie tego się nauczyłem sobie. I tego się nauczyłem sobie. Znaczy takiego, że ja jestem w stanie sobie zaufać, że okej, że dam radę. Znaczy, że nie muszę, wiecie, ja nawet już jak teraz się przygotowuję do rozmów, to ja mam taką małą, zazwyczaj to na małej karteczce mieszczę sobie notatki jakieś, ale to są takie notatki, to jest w ogóle imię i nazwisko mojego, z kim się spotykam, bo to jest podstawa, wiesz. Naprawdę to trzeba sobie zapisać, bo czasami to właśnie wypada człowiekowi z głowy, jak ktoś ma na imię, chociaż tak niby wszystko o nim wiemy. I potem to są jakieś ewentualnie jakiś cytat, ewentualnie jakieś hasło, a tam nie ma pytań. Znaczy ja po prostu siadam i my zaczynamy rozmawiać, tak? A ta rozmowa to jest to, że on coś tam mówi, ja zaczynam go słuchać. Ale że właśnie ja nabrałem pewnego zaufania do... Nie chcę też, żeby to zabrzmiało jakieś tam awe ja, że już tutaj nie wiadomo co umiem, ale że słuchać ja chyba potrafię i że jakby z tego słuchania możemy do czegoś dojść. No, to chyba to. A to, czy ja właśnie potrafię powiedzieć... Znaczy, no staram się być też właśnie uczciwy w tych rozmowach, czyli czasami szczery, czyli czasami jestem w stanie powiedzieć, że mi coś nie pasuje w życiorysie, znaczy w czymś, co ktoś zrobił. Ostatnio miałem z Piaskiem taką rozmowę. Gdzie właśnie obejrzałam. Tak, wiecie, no, to jest trudna rozmowa, tak? Znaczy, to jest taka rozmowa, ja się też jej trochę bałem, dlatego że ta rozmowa mogła się skończyć, że tak jak mu powiedziałem, że ona mogła się skończyć po pół minuty i koniec. Nawet nie dlatego, że on by się na mnie obraził, tylko że on już kiedyś odpowiadał na to pytanie i rzeczywiście odpowiedź trwała pół minuty. No, ciebie się tak otworzył, tak szczerze powiedział, tak się przyznał do tego. No więc właśnie, tak, ale i nagle się okazało, że my jesteśmy w stanie po partnersku sobie jakby to mówić, tak? Znaczy ja nie kryję, że mi się nie podoba to, że on zrobił to i tamto, a czegoś nie zrobił. Tak, tylko go pytam, no dobra, i co, to opowiedz mi teraz o tym, tak? Znaczy, czy ty w ogóle to czujesz, że to było coś niewłaściwego? Lub powiedz mi, co ty czułeś, jak się na to decydowałeś, tak? I wiecie, i to zaczyna być przestrzeń do rozmowy, tak? A zdarza się, że ty przybierasz jakąś kreację na miejscu dziennikarza? No trochę tak chyba, ale znaczy, chociaż no nie wiem. Znaczy, coś planujesz, myślę, że będę teraz taki. Znaczy jakoś, wiecie, no jakieś tam rzeczy czasami przeaktorzyć, to ja już też potrafię, tak? Znaczy, no bo też już jestem w tym zawodzie, on jest, w zawodzie jestem długo i on jest też trochę aktorski, wiecie, no, praca w radiu to jest praca głosem, tak? To ja nauczyłem się tam tego, jak już jestem, jak bywam w radiu, to co, tak? Co tam zrobić i gdzie są moje dobre punkty, a gdzie są słabe, tak? To słabe ten, a no dokładnie, tak? No to są tego rodzaju myki. W telewizji też trochę, ja też wiem, co mam zrobić, znaczy, wiecie, no... Ale to jest taka świadomość. Ale to jest bardziej świadomość zawodu, tak? To nie jest coś takiego, że ja, no dobra, to teraz będę właśnie, to ja poudaję. Bo wydaje mi się, że ostatecznie, jeżeli mam jakieś... nie wiem, że moją mocną stroną jakąś jest właśnie też ta uczciwość. Znaczy w tym sensie, że ja jak zaczynam z kimś rozmawiać, to właśnie nie jest tak, że zaczynamy tę rozmowę, ja nie wiem, od razu zaczynam sztywnie siedzieć albo robię jakieś tam nie wiadomo jakie miny i coś tam, tylko ja właściwie jeszcze bardziej się zapadam i jestem taki dobra, to poopowiadaj mi, tak? To jest chyba to, co Sylwia zauważyła, że to są... Ta prawda, ta uczciwość, to jest coś, co chyba łączy dziennikarstwo i właśnie teatr. Że tam wszędzie szukamy... Paradoksalnie też, prawda? Bo ludziom się może wydaje, że oni... Generalnie wy w teatrze to musicie poudawać, tak, prawda? My w tej telewizji to też, prawda? Tak, ale wiarygodności też. Znaczy musimy być wiarygodni, prawda? To żeby być wiarygodnymi, to musimy właśnie znaleźć prawdę w sobie. Gdzieś tam, prawda? Różnymi drogami ona do niej dochodzimy. Co? Piękna. To jest taka fajna puenta. Si. Dzisiaj.
ostatnie taki deserek. Dobra, proszę. Skoro mamy osobę często będącą na widowni, bardzo mnie ciekawi twoja obserwacja na temat kultury bycia w teatrze. Czy ona się zmienia na przestrzeni lat? No wiecie, ja się nie spóźniam do teatru, a ludzie się spóźniają. Ja generalnie się w życiu staram nie spóźniać, więc nie lubię, jak ktoś spóźnia, a do teatru to mi się nie wyobrażam sobie. Jakieś ludzie chyba się bardziej tak... Więc ja staram się ciągle to trzymać. Znaczy ja raczej przyjdę w marynarce, zawsze przyjdę w marynarce, nie do teatru. Chociaż pamiętam, jakby pojechaliśmy z Magdą do Londynu, to w ogóle było na 40 Magdy, no tak sobie tam wyjechaliśmy na jakiś taki koncert w Royal Albert Hall. Już tam pal licho, co to był za koncert, no ale wiecie, budynek, tak, hu, hu, hu. No więc myśmy się tam odstawili, i myśmy tam przyszli, i tak, pierwsze co, to postanowiliśmy iść do szatni, której w ogóle nie było kolejki, ponieważ nikt nie korzystał z szatni. Wszyscy po prostu w tych kurtach, z tym po prostu jak wyszli z ulicy, tak usiedli. Jeszcze tam się kupowało piwo w plastikowych kubkach i tak się oglądało ten koncert. I my w tych marynarach, w tych tam tutaj cekinach, no to właśnie siedzieliśmy w tej takiej szarzyźnie Londynu. Wiem, że z Polski przyjechali. Tak. Ale wiecie co, mnie to zszokowało też na West Endzie, że nie. Po prostu tam ludzie z tym jedzeniem wchodzą na te widownie. Ja znaczy, będąc na scenie, ja bym się niedobrze czuła, jakby ktoś jadł, bo się zdarzało kilka razy, pamiętam jeszcze na Pięknej Bestii, że dzieci w jakimś drugim, trzecim rzędzie, ktoś normalnie jajeczko sobie obierał i ja po prostu z tej sceny myślałam, że padnę. Nie dość, że to czuć ten zapach, widzę to dziecko z tym jajeczkiem, myślę sobie, Boże, a oni tam to robią. Oni to robią, co więcej, no, trochę są do tego też zachęcani, bo w przerwie, co się dzieje w przerwie, tam właśnie w Londynie, w tych, no przecież od razu wychodzą ci marketing taki po prostu, że taki przenośny te sklepiki i tam po prostu na lewo i prawo tych chipsów, tego wszystkiego, no, szeleszczących oczywiście. I przecież zaczyna się przedstawienie, a tam dalej trwa uczta, tak? Więc nie no, to dla mnie to taka. Ja też. Znaczy, to ja też nie jestem. Nie, to ja też jestem, to jest mi kulturowo, jest mi to obce. Ja to jestem, ja chciałem powiedzieć, że do teatru jak do kościoła. No, ja do kościoła nie chodzę, chodzę do teatru, to jest mój kościół, tak? No w tym sensie sobie. Jak ja to często mówię, że my tu mamy swoje rytuały, jak w kościele, i to nam zastępuje tak naprawdę tę wspólnotę. Bardzo lubię brawa, a moja żona świetnie bije brawo, bo moja Magda krzyczy. Ale lubicie tak, że długo, długo my się tak kłaniamy? Bo ja na przykład czasami mam już poczucie, Boże, już to już jest przesada, oni już chcą iść, już no się przestajemy kłaniać. Jak klaszczą, no. Różnie to bywa, ja pamiętam, że właśnie w teatrze dramatycznym, zwłaszcza w jakichś takich bardziej kameralnych spektaklach, to ja mam, tu mam gorzej z oklaskami. Znaczy ja mam w ogóle jakiś taki rodzaj w ogóle zawstydzenia, że ja trochę zmuszam tych aktorów do tego, znaczy ja w ogóle sobie siedzę, a oni, mam im podziękować, ale ja siedzę, a to oni przychodzą i się do mnie, jeszcze mi kłaniają. I tutaj mam jakiś taki dysonans, więc ja generalnie jestem raczej od tych, którzy wstają. Jak rzeczywiście mi się podoba, to od razu wstaję. Agata Duda gracz robi takie spektakle, że zawsze unika ukłonów. Och, a Duda, jeszcze przecież, no, Kumernis, no. No, Kumernis, tak, no Kumernis super, bardzo żałuję, że nie ma. I bardzo żałuję też, bo to był krótko, bal w operze. Też był przecież, no. To było doskonałe i potem właśnie, no. To ja pamiętam, jak dyrektor umarł, Korwin, myśmy grali praktycznie chyba na następny dzień, to ten bal w operze, no to było bardzo też silne przeżycie, byliśmy w szoku totalnym i też żałuję, że ten bal wszedł, no ale on też... jakoś tak naturalnie. No właśnie szkoda, że ciężkie rzeczy, wiesz, no... Ja wiem, ale... Ciężko się sprzedają. Wiem, ale no ja uwielbiałem to i bardzo żałuję, że to już poszło. Tak, więc wracając do oklasków, ja wstaję, biję brawo, a Magda krzyczy. Jakaś technika dobrego krzyku? No właśnie Magda ją, ja na przykład nie potrafię, ja zawsze po prostu, ja nawet mam takie próby nieśmiałe, ale zawsze mi jakoś tak jakimś falsecikiem jadę, naprawdę, po prostu jakoś nie umiem, nie wiem, z emocje, tak, ja jestem zamknięty pod tym względem, tak, a Magda po prostu od razu tak daje, że zwłaszcza jak właśnie widzi tam jeszcze... Porywa, czy my musimy Magdę po prostu zaprosić, ja się zastanawiam kiedyś razem. Słuchajcie, no. Ale czy na scenie?
to was... Nie, no tak, oczywiście. To jest fala energii, która do nas dopływa z taką mocą. Właśnie, że ta energia jest, że właściwie nie ma dylematu, czy te ukłony mają być jeszcze i jeszcze, bo po prostu żadna ze stron właściwie nie chce wyjść, tak? Znaczy, bo jest tak... Tak dobrze, no. Są różni aktorzy. Ja mam coś takiego, że ja się lubię ukłonić, lubię dostać to, ale krótko i już dziękuję i mi wystarczy. Ale mam też przyjaciółki, które po prostu kochają, chłoną, bo to jest dla nich taka właśnie dawka jakiejś pozytywnej mocy. No tak, no zwłaszcza, że wiecie, no, tutaj, no, ta widownia ma moc, znaczy tych 1070 miejsc, jednak jak już ci ludzie wstaną i zaczną być brawo, to nie można tego przeoczyć. Ale więc ja to wszystko pojęłam właśnie w pandemii, jak zagraliśmy spektakle tylko do kamery i nawet nie chodziło o brawa, tylko w ogóle o to, że tam ktoś jest. O sens. Że nawet jak tych ludzi nie widać, słuchajcie, nawet jak tych ludzi nie widać i jest ciemno i nas światła oślepiają, to ich czuć. No nie ma czuć, tego sprzężenia zwrotnego, jak ludzi, nie masz czuć, widowni. Czuć tę energię, ona jest po prostu, no ona się materializuje, a jak jej nie ma, to zupełnie inaczej się gra. No. Magia. Magia teatru. Dzięki. Dziękuję.